Dzień dobry. Kolejny odcinek. Dzień czwarty? Czwarty już? Party. Chyba tak. Tak, Ale tak nam się dobrze rozmawia, że chyba już przestaliśmy liczyć, nie? E, no tak, szczęśliwi tak. czasu nie liczyłem. Nie jestem, nie jestem, nie jestem przekonany dokładnie, który to już odcinek. E, Justyna, dzisiaj, dzień dobry, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem, mm, biznesowe Five O'Clock, Justyna Jakubczyk i Łukasz Pawul. E, chciałbym chwilkę też skorzystać z twojej obecności i porozmawiać o wskaźnikach. Jak mierzyć Customer Experience, kiedy wiem, że jest dobrze, kiedy wiem, że nie, ale tak mierzyć miarodajnie? Mm -hmm. Kogo badać? Dobra. Wszystko, co, co z tym związane. Poleciałeś tak szeroko, ale ja trochę to zawężę. Proszę, dawaj. I tak miałam chwilę grozy, bo się zastanawiałam, czy zapytasz, jak mierzyć obsługę klienta, ale na szczęście powiedziałeś Customer Experience, czyli doświadczenia mm -hmm. klientów także o wskaźnikach, wiesz co, może z trzech perspektyw nawet, bo wskaźniki biznesowe, klienckie i pracownicze bierze się pod uwagę w kontekście mierzenia doświadczeń. Okay. To tak, to, to te szeroki, szerokie podejście, natomiast ja bym je zawężyła faktycznie do tych CX-owych i chyba do mojej działki w ogóle, do endów, do pożegnań, do utrzymania klienta, bo to też o tym mało się jeszcze mówi, ten obszar... Ja mam to w scenariuszu. Końców, okej, okay, dobrze. Ten obszar końców też jest taki jeszcze zaniedbywany przez firmy. Oj, to jak pytałeś mnie wcześniej o to, czy, czy widać różnicę w dostarczaniu lepszych hmm. doświadczeń klientom, to chociaż ogólnie powiedziałam, że tak, to przy tych końcowych to jest bardzo nie. No tak, to tutaj też wejdę w słowa. Wydaje się naprawdę tryliony dolarów na pozyskiwanie nowego biznesu, hmm. a na zatrzymanie już tak. Mm -hmm. Niekoniecznie tak stereotypowo zawsze nam wpajano, Pani to też akurat w sprawze finansowej, że pamięta jeden niezadowolony klient, tam powie dziesięciu, tak łatwo się dzisiaj wypuszcza, otwiera się całe wrota, Nie ucieka, idź. nie chcesz to iść. Ale pewnie ty masz inne doświadczenia, przecież się tym zajmujesz, ja tak trochę generalizuję. Dobra, to wrócimy to, do tego. No właśnie, branding i marketing, to się inwestuje ogrom pieniędzy i się, żeby pozyskiwać klientów, a CX jest właśnie po to, żeby klientów utrzymać. I inwestycja w CX trochę daje zwrotu właśnie w kontekście stałej bazy klientów, mm -hmm. nie? A albo napływu nowych dzięki rekomendacjom. I, to, i, i jeden z takich popularnych wskaźników CX-owych, doświadczeniowych, teoretycznie doświadczeniowych, powiedziałabym, że na styku wskaźników biznesowych klientów jest NPS, Net Promoter Score. Ja mam do niego raczej sceptyczne podejście nie i tak. ono wynika z doświadczenia, wiesz, bo jak pracuję z firmami, no to okej, okay, ten wskaźnik króluje, firmy się za pomocą niego porównują między sobą, więc tak, benchmarkowo, rynkowo, jeszcze coś mówi. Jest takim, powiedziałabym, papierkiem lakmusowym, tak jak zrobię tutaj analogię do papierków, dzięki którym mierzysz pH organizmu, czyli masz środowisko kwasowe, zasadowe, ewentualnie neutralne. No to ten NPS trochę może pokazać, gdzie my dziś jesteśmy, jeśli chodzi o Ciężko powiedzieć satysfakcję klientów, bo ten wskaźnik co do zasady nie mierzy satysfakcji, tylko mierzy deklaratywną skłonność do poleceń. No i teraz, jak ja widzę i współpracuję z firmami, które mówią: No, mamy NPS-a na poziomie 92. Super. Super wynik, nie? No i teraz, okej, okay, no i co to znaczy? W czym? No ładnie wygląda na stronie. No dokładnie. I, a w ogóle, co jest ciekawsze, co to mówi klientowi? Bo jak firma, na przykład na, widzę firmy na LinkedInie się chwalą, na stronach internetowych się chwalą, nasi klienci w rocznym badaniu NPS um, mówią, że poleciliby nas i 92 to jest nasz wynik, nie? bo to nie, mówi, nie mówimy o procentach, mówimy o punktach. Czyli mamy du, ty, tylu promotorów, nie? Mm. nie mówi się o tych neutralnych. A jak rozmawiam z klientami, to ci, którzy zostawiają oceny neutralne na tej skali od 0 do 10, zostawiają 6, 7, to oni mówią, dla mnie to jest super ocena. I według statystyki, według wskaźnika, to tych klientów w ogóle się nie wlicza, nie? Okay. Dwa, ci klienci, którzy mówią, tak na pewno polecę i dają dziesiątkę, no to pytanie, jak zmierzyć skuteczność, a nie skłonność tych poleceń, nie? No i ja trochę właśnie z firmami pracuję nad tym, jak wymyślić wskaźnik, czyli jaki wskaźnik będzie adekwatny dla naszego biznesu, żeby zmierzyć skuteczność poleceń, czyli co zrobić, żebyśmy my wiedzieli, że ten klient, który z nami jest, albo który odchodzi, faktycznie przyprowadzi jedną chociaż osobę do mhm. tej naszej firmy, nie? Że ta rekomendacja będzie skuteczna. No i tutaj często są te programy lojalnościowe, że poleć nas, nie wiem, w rewolucji ostatnio widziałam, to dostaniesz tam 50 euro, nie? No i okej, okay, no i to jest transakcyjne bardzo i pewnie zadziała, no raz sobie mhm. zdobędę i często te zasady w tych programach lojalnościowych są ustawiane tak, że... A rodzina i znajomi. No tak. i, przy, i jakby masz tylko jedną możliwość, tak? W sensie zapłacą ci raz za tą rekomendację. No więc klient, żeby zdobyć ten benefit, no to raz poleci i ludzie zakładają przecież konta tylko fikcyjnie po to, żeby ta osoba dostała te 50 euro, nie? No nie powiem, żebym, <śmiech> i, i, <śmiech> żebym się z powiem. tym nie zgodził. <laughs> no właśnie i trochę to jest takie bardzo krótkofalowe granie. Może wpisane w model biznesowy, nie, nie kwestionuję, ale staram się z firmami... No, tak myślę, że wpisane jednak, bo no. zobacz, jeśli mamy na, y, y, zespół retencji, no to z ileś z tych kont się utrzyma, nie? Czy tam będzie jakiś ostatni, że jeszcze tak cały czas w tej branży finansowej jesteśmy, mm -hmm. czy tam będzie jakiś ostatni rachunku, jakiś ruch, no to już tam sobie z kolei inny dział się tym zajmie, żeby klienta aktywować, żeby tam trochę... No i to pewnie masę, no to, to jest jakiś mas, tylko faktycznie, czy to tak powinno, czy to jest jedyna droga, o, może tak, bo mm -hmm. wyglądać to nie mnie oceniać, mm -hmm. ale czy jest jedyna droga, bo pewnie są jakieś różne ścieżki tego. No właśnie, ja często bazuję na tym, co jest kluczowe w Customer Experience, w strategii CX, w zarządzaniu doświadczeniami, czyli emocje. Jak wykorzystać i jak wygenerować emocje u człowieka, żeby... Wzbudzić w nim przychylność do marki, mhm. przywiązanie do marki, no i spowodować, że tam będzie jakaś więź, czyli, je, że ja, korzystając z usług tej marki, czuję się super dumna, wzruszona, nie wiem, zmobilizowana i ja o tym opowiadam naturalnie, autentycznie, mhm. mojemu otoczeniu. I no, pewnie takim sztandarowym przykładem jest inpost okay. i jego takie mikromomenty, czyli jak przechodzisz obok inpostu i po, obok paczkomatu i widzisz: dzień dobry, dzisiaj będzie dobry dzień to trochę chcąc, nie chcąc się uśmiechasz. Czy jesteś klientem, przychodzisz po paczkę, czy nie? To prawda. E, więc i to, to są te mikromomenty, które trochę budzą w tobie jakieś, jakąś emocję, wpływają na twój nastrój. I potem jak odgrzebujesz to z pamięci i yy, jeszcze korzystasz z paczkomatu, jesteś zadowolony i wiesz, tu masz w aplikacji takie opcje eko zwroty i tak dalej, czyli te funkcjonalności, te podstawy biznesu powodują, że ty okej okay, korzystasz, bo wiesz, że tam znajdziesz to czego potrzebujesz szybko, nadanie bez etykiety i tak dalej bez wydruku, że firma od, adresuje te podstawy, a jeszcze dodatkowo ma ten ultra wyróżnik komunikacyjny, nie? Tą paczuchę zabawną, uroczą komunikację, to to całościowo wpływa na to, że ty masz chęć dzielić się tym, nie? I jednocześnie trochę robisz to word of mouth, które powoduje, że ludzie słyszą i, i są zachęceni. Z przykładów takiego z mojego podwórka... Dobry przykład, dziękuję ci za to, bo fajnie to wyjaśnił. Tak mhm. do mnie trafił bardzo mocno. A, no to się cieszę, no bo właśnie szukając wskaźników, trochę bazuję też często na właśnie Marka i scenie, więzi że... to jest też bardzo dobre połączenie. Zawsze tak my się na menadżerskich szkoleniach często wspominamy tak. o tym, że w ogóle w zespole fajnie jak są mm -hmm. jakieś więzi, nie tylko tam narzędzia, inne rzeczy. Mm -hmm. Warto w ogóle coś więcej tam spróbować budować. I to ma sens też w przypadku odejść, rotacji, to myślę, że tutaj no jest podobnie. I tak sobie teraz uświadomiłem, że tutaj też ja nawet nie zwracam na to uwagi, że mam przywiązanie mm -hmm. do kilku marek. Dobrze o nich mówię, integruję się z nimi. I mimo wolnie, jakby szukając nowego rozwiązania czy produktu, idę po tę samą markę. Tak się teraz złapałem, że robię mm -hmm. to faktycznie. Podświadomie? No wiesz co, inny przykład, bo gdzieś tam, jak właśnie myślimy o tym, jak znaleźć wskaźniki emocjonalne. No to trzeba zdefiniować w ogóle jakie emocje chcesz wygenerować u tego człowieka mhm. i potem sprawdzać, czy faktycznie te emocje są zawarte w opiniach, są zawarte w re rekomendacjach, czy jak przychodzi nowy klient, to czy też opowiada o tym, że słyszał, że jego znajomy XYZ. I jeden z takich bardzo ciekawych przykładów, to już zupełnie spoza korporacji, firma Psi Buffet urzekła mnie, być może nie mają tego zaplanowanego, być może to gdzieś tam spontanicznie też wyszło. Ale historia klienta, któremu zmarł pies, który był dla niego jak przyjaciel i przestał w tym momencie zamawiać karmę dla psa, no bo kontekst zniknął, tak? I dał znać firmie, okej, okay, no to my już nie, no nie zamawiamy. Firma się zorientowała, że to już jest koniec, i mogła powiedzieć, okej, okay, no to dziękujemy, i już, ale na infolinii. Empatia, w sensie bardzo nam przykro i tak dalej, też mogło się na tym zakończyć, ale firma poszła dalej. Wysłała temu klientowi różę białą i liścik wspierający go w tym trudnym momencie dla niego. I ja mówię, wow. I gościu się dzieli tym w internecie i nie dociera do dziesięciu osób, dociera do setek osób, które tam i zalajkowały i pisały, wow, genialna historia, to ja teraz dla mojego psa zamawiam karmę właśnie u nich, nie? Super. I trochę to jest o tym. Coś mi też przypomniałaś, mam taki flashback. <laughs> Niedawno całkiem zmieniłem polisę na życie, zostając w tym samym towarzystwie, ale zmieniłem jakby agenta. Z różnych powodów. Mhm. Tam jakby nie do końca odpowiadało mi to, że pamiętamy tylko o sobie w kwestii urodzin. No, bo jakiś tam CRM pewnie przypomina, mhm. że Paweł ma urodziny, to mu napisze SMS-a. To to się działo. No, i między tymi urodzinami, czyli rokrocznie, było kilka telefonów z zapytaniem o rekomendacje. Mm -hmm. Sam nie wiem do końca, czego oczekuję od agenta ubezpieczeniowego. Oby jak najmniej i oby jak najrzadziej można by powiedzieć, ale trochę mnie to irytowało. Spowodowało, że nie. Popatrzyłem na markę jakoś źle, bo dalej jestem w tym towarzystwie, tylko zmieniłem agenta ubezpieczeniowego. I to, co mnie urzekło, jak otrzymałem taki list powitalny i teczkę, miałem to przynieść na naszą rozmowę mhm. i że zapomniałem, bo pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ale też nie mam miliona ubezpieczeń i różnych innych produktów, że były tam zagospodarowane takie obawy przyszłości. Mhm. Z czym się pierwszy raz spotkałem, czyli może być taki moment, że pomyślisz, że w ogóle to wszystko jest bez sensu, ta polisa. Nic ci się nie dzieje, płacisz mhm. i tak dalej. I to wtedy właśnie jest mega super doświadczenie. Pozdrawiam zresztą swoją agentkę, jeśli mogę tak powiedzieć. Mhm. Ona wie o tym, że to było fajne, bo jej, bo jej mówiłem. Wiesz, że to tak wyprzedziło pewnego rodzaju obiekcje, które mogłyby powstać. Tak sobie pomyślałem, że Faktycznie wiele osób pewnie zastanawia się, zwłaszcza jak jest gorszy moment finansowy, mm -hmm. czy tego nie zawiesić, nie odłożyć, a może tam za jakiś tam pół roku kontynuować gdzie indziej, przecież tych towarzystw jest mm -hmm. wiele. Ktoś odczytał, że są takie powody odejść i prawdopodobnie je zabezpieczył, albo, się, albo tak. To tak, tylko taka, taka twoja interpretacja. Taka moja interpretacja. Ale ciekawy przykład. Ja w branży ubezpieczeń też działam i pamiętam, nie wiem czy teraz mogę, czy może no następny raz tę historię za, zatrzymać. Ale też mam jedną zabezpieczkę. To za chwilkę pogadamy. Dobra. No? Fajnie. Dzięki za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień. Dzięki.